kolejnym odcinku. Dzisiejszym tematem jest Gołda, moje miasto, w którym mieszkam. W sumie wstyd się przyznać, mieszkam tu już 4 lata, a w sumie o tym jeszcze nic nie wiem, dlatego ten odcinek jest inspiracją do tego, żeby to miasto lepiej poznać. Idziemy właśnie do centrum. Mamy kilka rzeczy dzisiaj do zwiedzenia, w tym mamy zamiar zwiedzić fabrykę strobowafli, Cheese Experience, Muzeum Sera i kościół, najdłuższy kościół w Holandii. A i na samym początku zostawmy jeszcze lajka i suba, by ten kanał rósł w siłę. Zacznijmy od początku, czym jest miasto Gołda. To my sam nie wiedziałem, niby kawał Europy się zwiedziło, a dużo miast się zwiedziło, a ta Gołda jakoś, nie wiem, z boku była. Nigdy jakoś się nie skupiałem na tej miejscowości. Dlatego mówię, jest fajna okazja to miasto poznać. To bardzo stare miasto i bardzo ciekawe miasto. Gołda to miasto i gmina w prowincji Holandia Południowa, licząca 74 tysiące mieszkańców na stan z stycznia 2022, ale z tego, co wyczytałem, we wrześniu urodziła się 75-tysięczna osoba, czyli miasto się rozrasta, jest coraz większe. Miasto znajduje się w środkowej Holandii w aglomeracji Randstad. Gouda leży u zbiegu rzek Hauwe i Hollandse IJssel. Dzięki tym rzekom i żegludze środkowo-lądowej miasto było bardzo ważnym ośrodkiem w średniowieczu. A jak stara jest Gołda? W ubiegłym roku obchodziliśmy 750-lecie Gołdy, czyli to bardzo stare miasto, z 1272 roku, czyli bardzo stare miasto. Podczas tego czasu inaczej się nazywała, a nazwy Gołdy były związane z rzeką, która tutaj przepływa, Hauwe. W centrum miasta nadal znajduje się dużo zabytków z tamtych czasów. Między innymi bardzo znany ratusz, który jest bardzo, bardzo ładny, i kościół świętego Jana. Jak mieszkałem w Polsce, to nie wiem, z czym mi się Gołda, to mi się jedynie z serem kojarzyło. Nie miałem nic kompletnie pojęcia, tylko że to jest miasto w Holandii i z serem. Miasto Gołda też słynie z innych rzeczy, które tutaj są wyrabiane. No tak jak mówię, miasto słynie z sera Gołda, którym się tutaj handluje w letnie czwartkowe poranki. Ludzie, rzemieślnicy, którzy wyrabiają ser w okolicznych miejscowości, przyjeżdżają tutaj handlować tym serem w dalszym ciągu od tamtych czasów starowiecznych. Gołda również słynie z ceramiki, z fajek, ze świec. Jest tutaj fabryka świec bardzo, bardzo... Kiedyś to była jedna z największych fabryk na świecie nawet. Świec, strop wafli, tego też nie wiedziałem, to są takie ciastka holenderskie, które pochodzą w ogóle z Gołdy, w ogóle tego nie byłem świadomy. Gołda też jest znana z corocznego festiwalu świateł, a holenderski festiwal świateł odbywa się tutaj od 1956 roku. To rozpoczyna świąteczny czas, burmistrz wtedy odpala choinkę, a choinka to też nie jest przypadkowa, bo co roku Gołda ją sprowadza z Norwegii, ze swojego siostrza miasta partnerskiego. Co roku ona przypływa z Norwegii, średnio ma 20-30 metrów, a tym miastem norweskim jest Kongsberg. I to też jest takie ciekawe, że wszystkie światła te uliczne, takie te lampki, jedyne lampki, które się palą, to na choince, a reszta świateł, czy na ratuszu, czy w sklepikach, wszystko gaśnie. I ludzie rozstawiają świeczki. Na ratuszu jest ponad tysiąc świeczek w okienkach. Sklepy są oświetlone też świeczkami i nadaje bardzo klimatycznego stanu. Bardzo romantycznie. Zawsze można się na spacer wybrać. I przy okazji, się zaczyna ten cały festiwal, to przyjeżdżają jakieś zespoły, grają, ludzie się bawią, śpiewają. I jest ogólnie wesoło, taki naprawdę świąteczny klimat. A zmierzamy pierwsze co, to idziemy do fabryki stroopwafli. Są to holenderskie ciastka. Stroopwafel to jest wafel holenderski, na początku nazywany wafem syropowym, który jest spożywany nie tylko w Holandii, ale też na całym świecie. No to jest taki wafelek, który ma
dwa wafelki, pośrodku smaruje się go syropem, bardzo słodkie, nawet nie wiem do czego to porównać, do jakichś polskich produktów, no bardzo smaczny produkt, pierwszy raz to zobaczyłem jak koledzy u mnie w pracy to na przykład jedli, kładli sobie to na gorącą herbatę, to się tak rozpuszczało, miękkie się robiło, ten karmel tak się ciągnął, no smakowicie to wyglądało. Początkowo miało to średnicę 10 cm, a teraz już się w różnych rozmiarach je tworzy, między 5 a 25 cm. Ciastka się też używa do przekąsek, czy dodaje się do lodów. W Gołdzie bardzo, bardzo dostępny produkt, w każdym sklepie praktycznie można to dostać. Strop wafel powstał w XIX wieku, do fabryki tych strop wafel właśnie się udajemy, do Camp House. Jest to w źródłach napisane, że niby tam to powstało. Jest bardzo tajemnicza receptura, która tych ciastek, więc nie mogę się doczekać, spróbujemy prawdziwych strop wafli pochodzących z Gołdy. Naszym oczom ukazuje się już ratusz. Za ratuszem znajduje się ten kościół. Widzimy różnego typu sery, sklepy z serami. W sobotę odbywa się tutaj rynek, jakieś ciuchy, bary. Jesteśmy w centrum Gołdy. Przechodzimy obok wagi, w której kiedyś ważono sery, ale to w dalszej części odcinku opowiem wam historię. Później się udamy jeszcze coś zjeść, takiego typowo pochodzącego z Gołdy. Może sera spróbujemy, może tych strop wafli. Znajdujemy się pod tą fabryką. Różne syropy.
Wyszliśmy z tej fabryki, niby to miało trwać godzinę, ale nam to zajęło 40 minut. Mała fabryka, ale zobaczyliśmy, gdzie to się produkuje i bardzo ciekawe, nie? Bardzo ciekawe, dużo informacji można się dowiedzieć, skąd to pochodzi, kiedy, jak to powstało, kto to wynalazł i... Ale ważny produkt z gołdy, odwiedzone. No, to mówię, 40 minut spokojnie. Spróbowaliśmy świeżych takich zrobionych. Fajne, mega. Mi to mega smakuje, nie? Fajna sprawa. Bardzo polecam, jak będziecie w gołdzie. Odwiedźcie to miejsce. Spróbujcie. Nie zapominajcie, to pochodzi z gołdy. A widzisz, to były właśnie syrop wafle, a nie strop wafle, a jest to różnica. Ja myślałem, że zawsze myślałem, że to jest to samo, nie? Na tym zwracają uwagi, że to jest syrop wafle, to jest strop wafle. Wygląda tak samo i praktycznie do tego czasu, dopóki nie odwiedziłem tego miejsca, smakowało mi to tak samo, a różnica jest taka. Strop wafle to jest jeden wafelek przycinany na pół, nakładany do środka syrop i zamykany. A syrop wafle to są dwa oddzielne wafelki i nakładany tam jest syrop. A i druga różnica też jest taka, że w syrop wafle ten syrop jest rzadszy, więc jak lubisz, jak coś ci kapie, to wybierz syrop wafle. A ty napisz w komentarzu, czy wiedziałeś, że jaka jest różnica między syrop wafle a strop wafle. Kierujemy się teraz w stronę kościoła świętego Jerzego, inaczej nazywany Hrote Kerk. Jest to gotycki, bardzo stary kościół, który słynie głównie z witraży. Sam kościół ma charakterystyczne dachy i jest najdłuższym holenderskim kościołem, mierzącym 123 metry. Kościół pochodzi z XV-XVI wieku, a historia budynku sięga jeszcze dalej. Gołda Karsen, czyli świeczki. Typowo. I jesteśmy przy wejściu do kościoła. Jeszcze dostałem polskie ulotki i jesteśmy już w kościele. Zacznijmy od początku. Najdłuższy kościół w Holandii. Ulotce też mamy podane cyferki. Na przykład tutaj jesteśmy tutaj pod witrażem numer 21. Witraż 21 to jest 21 witraże z mozaiką.
stara dzielnica, wyszliśmy właśnie z kościoła. Kościół jak kościół, ja tam się nie jaram. Dla mnie to kościół się kojarzy z modlitwą, a nie tam ze zwiedzaniem. Ale że to było na bilecie, to było trzeba iść zobaczyć. No witraże ładne, można pooglądać zawsze. Można sobie kupić bilet na zwiedzanie Gołdy, właśnie ten kościół, tą fabrykę Strobafeli i do Cheese Experience zobaczyć, jak powstaje tam ser. No, trzy dychy, ale tam kawałek Gołdy się zobaczy i ciekawa sprawa, więc... Dobra, kierujemy się teraz na żarcie, zgłodniałem teraz już. Sobota, poranek, dużo ludzi na rynku. Dobrze. Teraz znajdujemy się w jakiejś restauracji, ale restauracji, gdzie podają potrawy takie typowo z Gołdy, więc czegoś spróbujemy. Siedzimy sobie w lokalu, niby to otwarte, jest otwarta przestrzeń, nie jesteśmy tak typowo pod dachem, ani że są szyby, tylko jest namiot. I na górze są podgrzewane te i całkiem, mimo że na dworze jest zimno, daje naprawdę ciepło z góry i fajnie się siedzi. Co do tego ciepła, przy każdym krzesełku są też kocyki, można się przykryć kocykiem. No, bardzo miła atmosfera, bardzo, bardzo fajnie. Jedzonko zaczynamy od zjedzenia sery, zupy serowej. Jakiś kremik z tostami. Będzie jedzone zaraz. Pierwsze odczucia. Zupa bardzo wyrazista, słona, czuć ser. Naprawdę bardzo dobra. Jak smakuje? Leker. Mocno wyrazista, nie? Serowa. Przyszło drugie danie. Taki zestaw śniadaniowy, chyba mamy tosty z chipsami. Dobra, zaczynamy wyżerę. W ubiegłym roku obchodziliśmy 750-lecie Gołdy i mamy też takie, było całe miasto udekorowane jakimiś symbolami. Na przykład takim symbolem. Wchodzimy do ratusza. Ratusz w Gołdzie znajduje się na rynku. Jest to 15-wieczny ratusz, jeden z najstarszych w Holandii. W 1395 roku Rada Miasta kupiła pole targowe od rodziny van der Hauwe, żeby postawić właśnie w tym miejscu ratusz. Jednak dopiero w 1448 roku rozpoczęto budowę. Braki pieniędzy właśnie spowodowały to, że opóźniono właśnie budowę. I taka ciekawostka od rodziny, od której Rada Miasta kupiła właśnie to pole targowe, van der Hauwe, właśnie od tej rodziny podchodzi nazwa Gołda. Oni założyli tutaj osadę. Ratusz kilkakrotnie był odnawiany, ostatni raz w 1996 roku. Ratusz w Gołdzie jest przeniesiony w inne miejsce, jest tutaj nie przesiaduje Rada Miasta. Jest teraz to miejsce, można tutaj jakieś imprezy sobie zrobić. Ślub można wziąć w tym miejscu, ceremonie i inne takie. Dosłownej wagi, na której ważono sery. Waga znajduje się bezpośrednio za ratuszem. Waga została zbudowana w 1668 roku według projektu Petera Posta. Jesteśmy już przy wadze. Jak widzimy, posiada dwa piętra. Dolne służyło zawsze jako ważalnia. Górne piętro nie zawsze tam służyło jako ważalnia, tylko od 1668 roku do 1907 służyło jako zbrojnia. Aktualnie już to nie służy jako waga, teraz to przekształcili to od 1995 roku. Jest tam Muzeum Sera Gołda.
zmierzamy do Cheese Experience. Już prawie jesteśmy. O, znajdujemy się już po tym Cheese Experience. Dobra, wchodzimy do środka. W środku tu znajduje się restauracja. Albo kawiarnia. Mamy mapkę, można sobie wbić wykałaczkę, igiełkę w miejsce, skąd pochodzimy. Patrzcie, skąd ludzie byli. Testy trzeba wykonać. Pytania. Dużo interaktywnych gier. Na przykład można krowę wydoić. Dobra, weszliśmy z tego Cheese Experience. Fajna zajawka. Na początku dostaliśmy zestaw słuchawkowy, jakiś test do wypełnienia, taka wiesz, dużo gier interaktywnych, zadojenie krowy, czy jakieś inne gry. Na końcu dostajesz do porównania, dostajesz deskę serów. Możesz sobie wiesz, skosztować, porównać sobie różne rodzaje serów. Bardzo fajna sprawa. No i tyle. Dziękuję, że oglądaliście do końca ten odcinek. Zostaw lajka i suba, a następnym razem wskoczę do tego kanału na Woleta. Na razie.